Ponowny remont ulicy Krakowskiej, rozpoczęty w lipcu, miał zakończyć się do końca listopada. Niestety, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, prace się opóźniły i termin jest zagrożony. Ze względu na technologię prac nie jest możliwe ich wykonanie w temperaturach poniżej 5 stopni Celsjusza. Stąd prawdopodobny termin zakończenia remontu to wiosna przyszłego roku. Przebudowa ulicy Krakowskiej, naprawa tego fragmentu górnego odcinka Krakowskiej przewidywała zakończenie wszystkich prac do końca listopada. Zastosowaliśmy, czy przewidzieliśmy w projekcie technologię, która gwarantuje trwałość tej nawierzchni. Sam wykonawca zresztą dał gwarancję 10-letnią. Ale żeby ta trwałość była pewna i w tak długim okresie czasu, to reżim technologiczny musi być absolutnie zachowany. Wykonawca nie może robić, jeżeli temperatury spadną poniżej plus 5 stopni, i nie może robić w czasie deszczu. Przy opadach deszczu wtedy nie jest możliwe układanie z tej podsypki piaskowo-cementowej, wtedy się robi bajoro, kostka by siadała, nie byłaby równo ułożona. I tak samo przy temperaturach poniżej plus 5 stopni, wtedy wiązanie cementu, proces wiązania cementu i betonu jest nieprawidłowy, nie mówiąc już o fugach, które wymagają odpowiedniej pielęgnacji, odpowiednich warunków. Dodajmy, że do wykonania pozostało około 30% nawierzchni. Przez ponad półtora roku 29-letni tarnowianin ukrywał się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W sumie do tarnowskiej policji wpłynęło 7 listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Tarnowie z orzeczonym wyrokiem kary pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 2 lat za przestępstwa rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia, jak również uszkodzenia ciała i udziału w bójce. Mężczyzna przez ten czas ukrywał się na terenie Polski, później już tylko w Tarnowie. Zbierane skrupulatnie cząstkowe informacje pozwoliły na precyzyjne wskazanie mieszkania w jednym z bloków w Tarnowie, w którym aktualnie przebywał poszukiwany mężczyzna. Gdy policjanci zapukali do jego drzwi, całkowicie zaskoczony próbował wyskoczyć przez balkon. Jednak gdy zobaczył czekających na zewnątrz policjantów, zrezygnował. Najbliższe 8 lat tarnowianin spędzi w zakładach penitencjarnych na terenie kraju. Rozpoczęła się jubileuszowa 10. edycja festiwalu Tarnów Jazz Contest 2017. Za nami 2 koncerty. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Grzegorz Kapołka Band. Jako drugi wystąpił Piotr Pociask Quartet, w którym gościnnie wystąpili Kelvin Weston, Joachim Menzel oraz Adam Kowalewski. Festiwal Tarnów Jazz Contest 2017 potrwa do 10 listopada. Kino Marzenie zaprasza na koncert Jacka Wójcickiego. Artysta od lat zajmuje na polskim rynku muzycznym pozycję wyjątkową. Obdarzony talentem aktorskim i głosem o charakterystycznej tonowej barwie, porusza się z łatwością po wielu gatunkach i stylach muzycznych. Artyście towarzyszyć będzie pianista Konrad Mastyło, a koncert poprowadzi Andrzej Kurdziel. Koncert odbędzie się 6 listopada w Kinie Marzenie o godzinie 19. Bilety do nabycia w kasie kina oraz na www.tck.pl.